Kilkudziesięciu strażaków do późnych godzin nocnych ratowało halę kiedyś fabryki papieru, a dziś zakładu Malty Dekor przy osiedlu Tysiąclecia. Ogień był, dym był na cały Poznań. Kłęby dymu widoczne, nawet po ciemku w czwartkowy wieczór najbardziej zagrażały mieszkańcom osiedla Tysiąclecia. Byli z tym w domu, a jestem z tym zamknięty. Płonęła hala magazynowa, a na początku strażacy wiedzieli tylko tyle, że wypełniona jest materiałami łatwopalnymi. Pod tutaj ścianami tego obiektu znajdowały się 32 butle z argonem. Też w momencie przybycia nie byliśmy pewni, co to są za butle, dlatego natychmiast zostały wywiezione. Zarządzający zakładem przed przyjazdem strażaków przeprowadzili ewakuację. Nikt nie ucierpiał, a samą akcję strażacy mogą ocenić jako swój sukces, mimo iż początkowo płomienie sięgały kilkudziesięciu metrów. Dzięki wejściu tutaj przez najmniejsze otwory nie dopuściliśmy tlenu. Było można to w miarę szybko chwycić ten pożar. Spaleniu uległo 600 metrów kwadratowych hali. Udało się uratować nie tylko większość jej powierzchni, ale i obronić przed ogniem sąsiadujące z nią budynki. To drugi taki pożar w historii tej fabryki. Pierwszy miał miejsce w jeszcze państwowym zakładzie w latach 80. Przyczyny już bada policja. Czekamy na kontakt i przyjazd biegłego z dziedziny pożarnictwa, z którym przeprowadzimy wspólnie oględziny, a po uzyskaniu z jego strony opinii, czy to było, czy ten pożar powstał w wyniku podpalenia, czy też w wyniku jakiegoś innego zdarzenia losowego, on będzie determinowało dalsze nasze działanie. W ostatnim czasie w Poznaniu i okolicach płonęły hale z chemią w Luboniu, zakład produkcji styropianu na Podolanach, czy dwa dni temu styropian przy remontowanym budynku na Jeżynie. Krzysztof Czub, Puls Dnia.